Cześć, z tej strony Tomek ze świata krypto. Witam Was serdecznie na naszym wideo z serii o kryptowalutach. Na samym początku tego wideo chciałem zaznaczyć, że ten materiał nie ma na celu zachęcania Was do kupna jakichkolwiek kryptowalut. Ja i moi znajomi dzielimy się jedynie z Wami informacjami, które zdobyliśmy w sieci. Jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z kryptowalutami, warto się zapoznać z tym, czym jest Bitcoin, czym są kryptowaluty, czym jest blockchain. Dzisiaj chcę Wam pokazać przeglądarkę Netbox, która będzie Was obdarowywać tokenami NBX za korzystanie z niej. Jest to przeglądarka oparta o blockchain i możemy na niej zarabiać na parę sposobów. Pierwszym sposobem zarabiania tokenów jest po prostu korzystanie z przeglądarki. Siedzenie na Facebooku, oglądanie filmów, granie w gry, cokolwiek byśmy robili na tej przeglądarce, dziennie zarabiamy tokeny. Drugim sposobem zarabiania na przeglądarce jest polecanie przeglądarki, gdzie możemy zarobić 10 tokenów NBX, pod warunkiem, że osoba korzystająca z naszego linku polecającego będzie korzystała przynajmniej przez miesiąc czasu z przeglądarki. Trzecim sposobem zarabiania tokenów jest stejkowanie. Stejkowanie polega na pomnażaniu swoich tokenów poprzez to, że posiadamy je po prostu na swoim portfelu. Jeśli wideo Wam się spodobało, dajcie suba, łapkę w górę lub komentarz. To pomoże nam bardzo w budowie naszego kanału. Link do rejestracji przeglądarki i innych projektów z darmowymi kryptowalutami znajdziecie w opisie poniżej filmu. A na koniec pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób je zarejestrować, zweryfikować konto oraz w jaki sposób stejkować. Teraz pokażę Wam szybką i łatwą rejestrację Netboxa. Najpierw musimy pobrać oczywiście stronę z linku w moim opisie, pobieramy ją, następuje instalacja Netboxa, potem proszą nas o weryfikację. Wpisujemy najpierw swojego maila, hasło, drugi raz wpisujemy swoje hasło. Potwierdzamy to, że nie jesteśmy robotem. Zgadzamy się na wszystkie warunki. I potwierdzamy wysłanie maila. Musimy następnie wejść na swojego maila i odpalić link ze swojej poczty. Po otwarciu okna wpisujemy kolejny raz swojego maila, hasło. Potwierdzamy to, że nie jesteśmy robotem. Bierzemy login i czekamy, aż załaduje nam się portfel. Gdy portfel nam się załaduje, wyskoczy nam okienko z frazą, gdzie będzie 24 słowa, które będą zawierać klucz. Gdybyśmy stracili na przykład swoją przeglądarkę i chcielibyśmy ją zainstalować na innym komputerze, to te słowa będą nam potrzebne do odzyskania naszych coinów, więc warto sobie zapisać je w jakimś notatniku, na jakiejś kartce, żeby ich nie stracić. Następnie Confirm, ciskamy i czekamy na załadowanie się portfela. Jak widzicie, aktualnie nie posiadam żadnych coinów. Coiny będą przychodzić codziennie do godziny 10. Teraz musimy poczekać na synchronizację portfela. Musi być 100%, na razie mamy 4, więc my możemy wejść sobie w zakładkę Account i zobaczyć program referencyjny bądź bonusy. W bonusach mamy następujące rzeczy: airdrop, czyli weryfikacja, potwierdzenie danych,
dostajemy 20 tokenów. Skorzystanie z mojego linku polecającego dostajecie jeden token. 3 tokeny dostajecie za tygodniowe korzystanie z przeglądarki i 6 tokenów za miesiąc skorzystania z przeglądarki. Gdy nasz portfel się już synchronizuje, zostaniemy poproszeni o podanie kolejnego hasła, które będzie nam służyło do transakcji, m.in. do stakowania lub wypłacania tokenów na giełdę. Gdy będziecie posiadać swoje pierwsze już NBX-y, pokażę Wam, w jaki sposób będziecie mogli je stake'ować, dzięki czemu będziecie mogli pomnażać swoje zyski z tokenów NBX. Wciskamy stake. Kopiujemy zawartość NBX-ów, jaką mamy w balansie. Wpisujemy w zakładkę amount, a następnie hasło, które ustaliliśmy wcześniej. Wciskamy send i w przeciągu pół godziny nasze NBX-y będą przekazane do stake'owania i będą codziennie pomnażane.